Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i w postawie tego dobrego pasterza widać ogromną miłość i troskę tego pasterza, który zostawia 99 owiec, aby szukać tej jednej zagubionej. Bóg kocha nas, każdego z osobna, wyjątkowo. Dla każdego ma czas, ma serce, bo to znaczy ma miłość. Bóg chce nas uczłowieczyć, chce też okazać nam serce po to, abyśmy my również mieli serce podobne do Jego serca. W litanii, którą odmawiamy cały czerwiec, litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wołamy: Jezu cichy i pokorny sercem, uczyń serca nasze według serca Twego. W tym dniu też prosimy Boga o świętość kapłanów, aby byli według serca Jezusowego, żeby ich serca były właśnie napełnione troską o tych, aby byli zbawieni, aby ci, którzy się pogubili, mogli się odnaleźć. Zauważmy, jakie kochające serce ma ten dobry pasterz, kiedy bierze tą zagubioną owcę i niesie, przytula ją do swojego serca. I ta owca jest bardzo blisko, można powiedzieć, w tym doświadczeniu powrotu jest najbliżej ze wszystkich owiec. I w tym doświadczeniu powrotu również ta radość w niebie jest ogromna. Dzisiaj chciejmy wynagradzać sercu Pana Jezusa, chciejmy Go pocieszać. Najświętsza Maria Panna, kiedy objawiała się w Fatimie Trójce Dzieci, też prosiła o to, aby pomogły te małe dzieci pocieszyć Pana Jezusa, Jego miłosierne serce. Bo Pan Jezus bardzo cierpi z tego powodu, że ludzie odwracają się od Niego i wybierają potępienie, wybierają piekło zamiast nieba, zamiast szczęścia wiecznego. Moi drodzy, posługa kapłańska to posługa podnoszenia z upadku, to posługa sakramentu pokuty i pojednania. Tu szczególnie jest blisko Pan Jezus miłosierny, Jego serce, ale też proszę was, kochani, módlcie się za nas, spowiedników, kapłanów, abyśmy mieli też serce takie mądre, nie pobłażliwe, ale też nie jakieś złośliwe, nie jakieś niecierpliwe, które będzie się złościć i wykrzykiwać. To ma być miejsce Bożego miłosierdzia. Z jednej strony miejsce budzenia sumienia, ale z drugiej strony też nie ranienia, tak żeby człowiek się na lata zamykał na kolejną spowiedź. Niech to będzie miejsce szczególnej Bożej miłości miłosiernej, której wylewa się strój największych łask. Gdybyśmy byli świadomi tego, co tam Pan Jezus zostawił w sakramencie pokuty i pojednania, co zostawił w Najświętszym Sakramencie, czyli w Eucharystii, we mszy świętej, to jak to powiedziała święta Tereska o Dzieciątka Jezus, gdyby ludzie sobie to uświadomili, to służby miejskie musiałyby regulować ruchem. Takie tłumy by wchodziły do kościoła i wychodziły, czekając w kolejkach po łaskę, po łasce z tego przebitego boku Chrystusa, z Jego przebitego kochającego serca. Wypływa właśnie ten zdrój Bożego miłosierdzia, zdrój Bożej miłości. Moi drodzy, na końcu chciałem po błogosławieństwie dołączyć piękną homilię świętego Jana Pawła II z Włocławka z 1991 roku, właśnie na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam też rozważa przykazanie 9, nie pożądaj żony bliźniego swego. Myślę, że to jest na czasie
słowo, które dzisiaj jest bardzo aktualne. Zachęcam do wysłuchania tejże homilii, a teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo w tym znaku krzyża, w znaku, który mówi o Bożej miłości, o kochającym sercu Jezusa. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeden z żołnierzy włócznią przewił mu bok. Drodzy bracia i siostry, Kościół powraca dzisiaj do Wielkiego Piątku. Uroczystość serca Jezusa jest jakby wielkim dopowiedzeniem i głębokim komentarzem do wydarzeń wielkopiątkowych. Zapis Ewangelii świętego Jana odnosi się do samego zakończenia tych wydarzeń. Żołnierze wysłani przez Pilata sprawdzają, czy skazańcy na Golgocie już nie żyją. Chrystus już nie żyje. Aby to stwierdzić, jeden z żołnierzy zadaje cios włócznią i wówczas z przebitego boku wypłynęła krew i woda. Było to sprawdzianem śmierci. Ewangelista nie mówi o sercu, ale to właśnie ludzkie serce ukrzyżowanego zostało przebite. Stąd właśnie ten upływ krwi i wody, który oznacza, że Jezus Nazareński już nie żyje. Stało się to Wielki Piątek, w godzinach przedwieczornych. Prawo rytualne domagało się tego, aby ciała ukrzyżowanych nie pozostawały na krzyżu w dzień paschalnego szabatu, który był największym świętem Izraela. Do tego opisu ewangelista dodaje dwa zdania, które mają świadczyć o wypełnieniu się proroctw Starego Przymierza. Oto pismo mówi: kość jego nie będzie złamana. I tak też się stało w odróżnieniu od dwóch innych ukrzyżowanych. Pismo mówi także: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Będą patrzeć na ukrzyżowanego. Będą wpatrywać się w jego serce. W tych słowach zawiera się klucz do tajemnicy, która stoi w centrum dzisiejszej uroczystości. Ale nie tylko klucz. Klucz do dziejów duszy wielu ludzi, którzy poprzez tę otwartą ranę boku ukrzyżowanego Chrystusa, widoczną na zewnątrz, docierają do tego, co jest ukryte dla wzroku. Patrzą na jego serce, wpatrują się w jego serce. Iluż takich ludzi zapatrzonych w serce Odkupiciela przeszło przez tę nadwiślańską ziemię, przez to biskupie miast. Czy takim człowiekiem nie był błogosławiony opat Bogumił, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, a z kolei pustelnik? Czy też błogosławiona Joranta, księżna piastowska, obaj w odległych stuleciach.
A w tym naszym trudnym wieku XX, czy takim człowiekiem nie był Maksymilian Maria Kolbe, biskup Michał Kozal? Czy nie był nim wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński? A przed nim jeszcze ci wszyscy męczennicy obozów hitlerowskich, których diecezji włocławskiej wypadło zapłacić szczególnie wysoką cenę krwi. Samych tylko kaplanów zginęło podczas ostatniej wojny aż 220, co stanowiło ponad połowę duchowieństwa waszej diecezji. Wpatrywali się oni wszyscy w to przebite na krzyżu serce i znajdowali nadludzką moc, ażeby dawać mu świadectwo życia i śmierci. Serce, które jest źródłem życia i świętości. To serce kryje w sobie na sposób ludzki tajemnicę odwiecznej Bożej miłości. Tę tajemnicę, którą głosi apostoł w liście do Efezjan, niezgłębione bogactwa Chrystusa, wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Jaki to plan? Jakie bogactwo? Odpowiada liturgia dzisiejsza słowami księgi proroka Ozeasza, przede wszystkim tym jednym słowem. Miłość. Umiłowałem. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Uczyłem chodzić Efraima, a w swe ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami. Były to więzy miłości. Boska miłość, ludzkie więzy i ludzki wyraz tej boskiej miłości na podobieństwo rodzica lub rodzicielki, który podnosi do swego policzka niemowlę, schyla się ku niemu i karmi. Serce przebite na krzyżu. Serce Syna jednorodzonego jest dojrzałym owocem tej odwiecznej miłości Boga do człowieka. W nim pozostaje wypisana na zawsze ta prawda z listu Janowego. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Nie ma miłości większej niż ta. Nie ma miłości większej niż ta, która życie daje za drugich. Nie ma miłości większej niż ta, która na końcu objawia się w sercu przebitym włócznią setnika na Golgocie. Moje serce się wzdryga, rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu. Jeszcze raz prorok Ozeasz. Tak, ten płomień gniewu wybuchł i strawił serce Syna. A w sercu Syna ten Boży płomień pozostał dla każdego człowieka nie jako płomień niszczącej kary, ale jako płomień odnawiającej miłości.
w ten sposób Bóg miłość trwa w dziejach ludzkości, w dziejach wewnętrznych każdego z nas. Pośrodku Ciebie jestem, pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Jeszcze raz Ozeasz. Serce Jezusa, przewłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Trzeba, abyśmy idąc po śladach tylu synów i córek tej kujawskiej ziemi, tego biskupiego miasta, wpatrywali się w to boskie serce. Z niego płynie wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, jak uczy apostoł w liście do Efezjan. Znajduje się tutaj zarazem odpowiedź na tyle słabości i grzechów ludzi współczesnych, którzy nie żyją życiem wewnętrznym, żyją zewnętrznym, żyją zmysłami, żyją odruchem instynktu, idąc za przykazaniami dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania. Tym razem należy tutaj przywołać na pamięć 9. przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego twego. Nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie. A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z Ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura, czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo. Wróćmy jeszcze do czytań dzisiejszej liturgii. Czytamy w liście do Efezjan. Zginam, kolana moje przed Ojcem, aby według bogactwa swej chwały sprawił was przez Ducha swe wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Przecież nie dotykamy tu samych podstaw ludzkiej kultury. U początku jest Bóg, jest Ojciec, który stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, czyni go wrażliwym na działanie ducha, ducha prawdy, dobra, piękna. To są przecież te odwieczne wymiary wszelkiej kultury, każdej z ludzkich kultur, także i naszej, polskiej, tej, która stanowi o nas,
poprzez stulecia naszych dziejów. Dalej pisze apostoł: niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani zdołali ogarnąć duchem i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą, a więc w początku Ojciec i Stwórczy Duch, a w samym sercu ludzkich poczynań i dążeń ludzkiej twórczości i pracy Chrystus, miłość Chrystus, która pozwala człowiekowi przewyższać samego siebie. Stanisław, wasz rodak z Rostkowa, diecezji płockiej, zwykł umawiać: do wyższych rzeczy jestem stworzony. Miał świadomość, że człowiek jest sobą, gdy gotów jest siebie przewyższać. Wypowiedział tę samą prawdę w swoim prostym, młodzieńczym języku, którą wielki francuski Pascal wraz z wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwiśniańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal stąd znalazł męczeńską śmierć na wiśnianym spiętrzeniu: zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego, proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej ojczyzny u progu czasów, które nadeszły i które idą. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Tak może mówić człowiek do Boga, który stał się człowiekiem, który jako człowiek nosi całą pełnię bóstwa i całą niezmierzoną głębię tajemnicy powołania człowieka Bogu. W tym właśnie ludzkim sercu. Nosi też w tym ludzkim sercu, na końcu przebitym włócznem, nosi całą tajemnicę ceny, wartości, jaką ma człowiek, całą tajemnicę odkupienia. A cóż to jest odkupienie, jak nie przywrócenie wartości? Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka,
nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówił to na Radzie Europejskiej. Strasburgu, w jaki sposób zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy i tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje, albo którzy sobie przypisują patent na europejskość. Wyłącznie. A co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzym zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli także za cenę naszych cierpień, to tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników, musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus. Jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata. Przez swój krzyż tajemnica serca, które przebodli, tajemnica serca, w które się wpatrywali. To są ci wielcy pionierzy Europy,
przeszłości na przyszłość. Taką miarę europejskości przyjmujemy. Taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować. A nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Tak, oczywiście, Europa to są także dzieje wielkich kryzysów. Dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się. Który trwa, rozwija się i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, niestety w tym stuleciu tragiczny. W tym stuleciu tragiczny ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi. Dlatego, ponieważ z innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem. Rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klas. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie. Ale z tego się mamy wyzwalać. Europa potrzebuje odkupienia. Uroczystość Serca Bożego jest uroczystością odkupienia Europy, odkupienia świata, odkupienia Europy dla świata. Świat potrzebuje Europy odkupionej. Moi drodzy, darujcie te słowa gorące, może to dlatego, że dzień jest trochę chłodny. Ale jest też geniusz locji. Jest też geniusz locji. Jest to miejsce. Jest to przedziwne miejsce, nie tak bardzo znane może na świecie, w Europie, nie tak bardzo znane, Włocławek, który nosi w sobie ten przedziwny zapis w naszym stuleciu, który jest jak gdyby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci. Całej cywilizacji śmierci jest ten zapis. Cywilizacji życia. Życia przez śmierć. Tak jak Chrystus. Tak jak Serce Boże. Jego ostatnim jakby świadkiem. Świadkiem tego zapisu jest właśnie ksiądz Jerzy. Nie wolno go traktować tylko jako, jak Bóg broni. Nie myślę, że ktokolwiek to tak widzi albo tak próbuje. Nie wolno go traktować tylko o tyle, o ile służył pewnej sprawie w porządku politycznym, chociaż była to sprawa dogłębnie etyczna. Trzeba go widzieć i czytać w całej prawdzie jego życia. Trzeba go czytać od strony tego wewnętrznego człowieka, o którego
prosi apostoł w liście do Efezjan. Ten właśnie człowiek wewnętrzny mógł być tylko świadkiem, takim świadkiem naszych trudnych czasów, naszego ostatniego dziesięciolecia, jakim był. Wraz z wszystkimi, powtarzam ostatni pasus, wraz z wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, zginam moje kolano przed Ojcem. Proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego, błagam o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek tej ziemi, mojej ojczyzny, teraz, u progu czasów, które nadeszły i które idą. Amen. Najświętszemu sercu Pana Jezusa, w dniu, w którym Kościół wskazuje nam miłość objawioną w znaku przebitego boku Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozpiętego na krzyżu, z którego wypłynęła krew i woda, w obecności biskupów, kapłanów, diakonów oraz zebranych tutaj wiernych. Poświęcam diecezję włocławską wraz z całą powierzoną mi owczarnią Najświętszemu Sercu Jezusowemu, aby na zawsze pozostała wybranym plemieniem królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Dziękując Tobie, Panie Jezu Chryste, za to, że objawiłeś nam imię Ojca i że za nas wydałeś się w ofierze, przyrzekamy Ci bezgraniczną wierność i prosimy o Twą łaskę, abyśmy nadal mogli służyć Tobie w tym samym duchu i z tą samą gorliwością, jak nasi ojcowie. Przedstawienictwo tej, która stała pod krzyżem, Dziewicy Maryi, i przed krzyżem, na którym Ty, o Jezu Chryste, darowałeś nam skarby swojego otwartego serca. Prosimy z całej głębi naszego istnienia, Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.